Dobra, słuchajcie. Wydruk wyszedł. Jak widać, powiem wam, że przebiegło wszystko bez żadnego problemu. Tutaj jest wersja, która mi poprzednio nie wyszła. Tutaj jest, która się wydrukowała bez problemów. Temperatura 220 stopni, 180. Dwa wiatraki tutaj chodziły. Przepływ tam tutaj w Merlinie ustawiłem na 90. No i powiem wam, że no naprawdę ładnie to wygląda. Zaraz to będę odklejał i sprawdzał, jak to się będzie trzymało z tą mini szlifierką. Także chwila, momencik, muszę to teraz odczepić. Dobra, słuchajcie, przy pomocy szpachelki to odczepiłem. Zobaczmy sobie ten wydruk z bliska. Tu jest jakieś logo czy coś? Na tym filamencie z tym kolorem strasznie ciężko uchwycić szczegóły. Zobaczcie sobie tutaj w środku ten gwint. Praktycznie go nie widać. Ja myślałem na początku, że co on gwintu nie robi? Tutaj jest gwint, tylko po prostu nie widać go za bardzo tak super fajnie. No ale powiem wam tak, wydruk wyszedł tak, jakbym chciał, żeby każdy wydruk wychodził. Żadnych problemów, żadnych strat w filamencie. Jeżeli chodzi o spód, to wiadomo, że tutaj jeszcze jest ten klej, który można rozpuścić, zmyć, ładnie wyczyścić ten elemencik. No i też możemy go pomalować, oczywiście na kolor czarny jakimś sprayem do tworzyw sztucznych, bądź też na jakiś inny kolor. Dobra, słuchajcie, biorę mini szlifierkę i to montuję i sprawdzam, jak to będzie wyglądało. Naprawdę to jest dosyć wytrzymałe, w cholerę wytrzymałe, już sam ten detal tutaj jest cholernie twardy, nie sposób go złamać w rękach. Także idę po mini szlifierkę i montujemy tego. Słuchajcie, no przepięknie, kurde, pasuje elegancko. Teraz wystarczy, że tutaj założę tą tarczę do cięcia. Ustawię sobie ją tak, żeby była tutaj nad tym. Wkładam wiertełko, włączam taką szlifierkę i mogę sobie przepięknie ostrzyć na 118 stopni wiertła. Także jeszcze do wydrukowania jest 90 stopni. No i 130, z tego co pamiętam. Musiałbym szybciutko tutaj sobie zobaczyć na stronie. Ja wam zresztą też pokażę. Ups! Nie chciałem tego złamać, a mi poleciało. Słuchajcie, tak o. Zobaczcie. Mamy 135, 90, 118 wersję mini i 118 wersję taką większą. Włączasz buczy, huczy czarny ekran. Wiesz co było? Bardzo podstawowa rzecz. Podpowiem. Tak to wygląda. Koszt naprawy złotówka. Bateria, dokładnie. Dobra, słuchajcie. No. Zakończę to tak. Aki smaki, Życzę fajne, tak? wszystkim, żeby też tak wychodziły im fajnie wydruki, bez żadnych niespodzianek po drodze. Idę myć stół. I na dzisiaj kończę już zabawę z drukowaniem. Potem jeszcze będzie trzeba sobie podrukować jeszcze jakieś inne rzeczy. I tyle. Trzymajcie się. Pozdro.